Witam, ja jestem Włocz i widzimy się chyba takim drugim punktem informacyjnym, ale co jest normalne? Może była taka. No, tak czy owak. Witam w drugim informacyjnym filmiku. W tym filmiku chciałem poinformować, że wraca, nie, i będą znowu filmiki. Ale to miasto rozrosło się od ostatniego razu. Już dawno nie grałem w tą grę i pamiętam tego wszystkiego. Dało się jakoś mi było wyłączyć. Tam są te kubka. Rolnicze widzę. Tutaj mieszkalne. Tutaj biurowe. Tu biurówka mieszkalne. Kurczesz. Dobra. A, to jest najnowszy, widzę, bo się rozbudowuje jeszcze. Dobra. Obróć to. Co jeszcze chciałem poinformować? Po pierwsze, podziękować chciałem za 80 subskrypcji. Po drugie, chciałem bardzo też podziękować za różne komentarze, bo czytam. Ostatnio się mniej znowu pojawia ich, bo mniej wrzucałem i na bieżąco nagrywałem, ale jak są, to czytam. Ale ja tu kolej rozbudowałem. To jakieś korki kolejowe? A? Chcieliśmy w pociągu. No, i tak jak mówiłem, mega dziękuję za wsparcie całe, mega dziękuję za łapki, szczególnie pod górę. Niedługo ruszy ten Discord. Myślę, że nawet może przed setką, a na setkę zrobię jakiś fajny filmik. No, na 80 widzów ten robię. Do tego, co będą za serie w najbliższym czasie? Na pewno Hearts of Iron 4. Zagramy na Kaiserreichu znowu. Nie powiem, jakim krajem zobaczycie. I to będzie dzisiaj, albo już jest ten odcinek. I dodatkowo będzie dzisiaj też z Wargame'a. Albo już jest właśnie, nie wiem. Wargame'a też trochę ponagrywałem ostatnio i będzie. Głównie multiki, jak z chłopakami tam z ekipą gram. Albo na boty, albo przeciwko sobie. Natomiast to, co jest pewne, to zmiana godzin. O 18 będzie główna zawsze seria, poboczne będą o 16. Wiadomo, jak będę chciał robić zapchaj dziurę, bo nie nagrałem głównej serii, to poboczny leci na 18. Dlaczego 18, nie 16? Otóż dlatego, że mam więcej czasu, żeby to wszystko wrzucić. Bo ja zwykle staram się tego samego dnia nagrać. A do tego, no, zmontować tam, poprawić coś. A do tego mam... Ale korek. A do tego mam więcej czasu, żeby zrobić najprostszą czynność. A, tak się wiedzie. Czyli myślałem, że będzie wypadek. Czyli ten. Mam więcej czasu, głównie, więc wiecie, spokojniej. No, część po prostu ludzi też. Pewnie jak patrzyłem, to wygląda tak bardziej popołudniowo, nawet wieczorowo, te filmy. Myślę, że i wam się to spodoba i wam to wyjdzie na korzyść. I mi. No, a tymczasem... to już wszystko chyba z informacyjnych rzeczy. Filmik ten nie będzie za długi, pewnie z 10 minut wyjdzie, chyba że się rozgadam to dłużej. Ale natomiast to ładnie wygląda. Czemu tylko jest takie rozwiązane? Wydawało mi się, że one jakieś były wyraźniejsze. Też myślę niedługo, żeby wraz z Discordem ruszyć z paroma innymi rzeczami. A, i jeszcze jedna rzecz. Shogun wróci. Shogun wróci. Będziemy kontynuować serię, ale nie wiem, czy jeszcze w sierpniu, czy dopiero we wrześniu. Ale na pewno ta seria powróci. Też może jakieś sporadyczne filmiki będą właśnie poboczne. Secret Hitler Wargame.
Jak będzie już ten serwer Discordowy stał, to myślę, że razem możemy też ogarniać parę rzeczy. No i chyba to tyle. Ale wymyślono. Tam też idzie kolej. To widzę, że mnie nieźle wzięło. Naprawdę. Autobusy. Ci ludzie niby ubywają, ale jakoś super mocno nie. O mój Boże, teraz tam jedziemy. W sensie, że tą górą będziemy jechać? Nie. Jak ta trasa jest zrobiona? Ej. Okej. To w takim razie. Pokaż mi. Ten pociąg, pójdziemy dalej tym, no. Siatka. 14 na 240 osób, ja pierdolę, ciągle tu stoję, że ten. 19. A, tu mam dzielnicę górniczą. Wykopki. Taki ślad zrobiłem. Kolej mega zmożyśniła to miasto, bo. O, widzicie, jakie korki tam powstają. Miasto był takich dochodów. Potężnych nie przynosiło samo. O, teraz idziemy na pierwszą i największą zarazem chyba dzielnicą przemysłową. Mamy też metra w Lui. Metro też nieźle rozkorkowuje. Ohoho, korek kolejowy. No ale zaraz zobaczycie, zaraz to będą chyba, jeśli panie się nie myli, takie rozjazdy, że o ja cię, ile ja się nauczyłem, żeby je zrobić. Zburzyłem tą tamę, czy ta tama jest? Jestem ciekaw. Pamiętam, się była taka wielka tama. No ja ją w końcu zburzyłem, bo okazała się być nieopłacalna i nie produkowała żadnej energii, ponieważ tyle pomp ustawiłem, żeby czystą wodę mieć. Okej. Tutaj taki slalomik będzie teraz. Tak, to tutaj, o mój Boże, zobaczcie. Spróbujcie się w tym połapać. Ja to ustawiłem jakoś tak śmiesznie, że to wszystko jeździ co najlepsze w jedną stronę, dobrze, poprawnie. Ale nieźle się namęczyłem, uwierzcie. To były potworne męczarnie, ale się opłacało i się udało. Ruszasz? Ej, kolego. Będę? What the fuck? A, bo ten tor był wolny, pewnie tam zajęte coś, no. Gdzieś on tędy mógł pojechać, ale oni... No i tak czasem dziwnie jeżdżą w jednym typu. Zależy, który jest wolny tak naprawdę. To nie obliczył, żeby się bardziej szczędy opłaca jechać. Tych mieszkańców ubywa, zaraz będę musiał to ogarnąć. No, i pojedziesz... Tędy. Dobra, tak czy owak, jeszcze przybliżając, tak, mamy linie autobusowych od Groma, to są same autobusowe, kolejowe, a zaraz, same autobusowe, proszę. Ich jest dość dużo, z 20 chyba właśnie, no. Ale, 21 nawet, ale są ważne i potrzebne. Metra mamy... Pokazuje 17, ale jest mniej inny, jak dobrze pamiętam. Chyba z 15. Pokazywało. I mamy jeszcze kolejowych, to najmniej. Ta jest świetna, ta przewozi najwięcej ludzi. To rozważam do kasacji, ale pokaż mi ją. Gdzie jest ta biała kolejowa? Biała jest tutaj. A, bo to jest ta okrężna, którą zrobię, żeby w drugą stronę mogli jeździć, a nie jednym pociągiem. Dobra, zobaczmy też, jak tutaj zabawa, okej. Spoko. Trochę wzburzenia. No i to tak się żyje spokojnie na tej wsi. Tutaj co ciekawe... nic nie powstaje więcej, to mnie interesuje. Znaczy, to jest taka dobra ziemia, czemu tu nic nie powstaje?
Gdzieś tu widziałem. A, ten budynek do zburzenia. Ten budynek do zburzenia. No. I chyba wszystko, co nie? Tu jeszcze. Chcę to potem też rozwinąć, ale. Tak jest. To jest samolot? Nie, to jest ptak. A, mamy tu samoloty turystów. Dajemy na coś więcej, na komunikację. Na komunikację wydajemy potworne pieniądze. No właśnie, ale opłaca się, bo te pociągi muszą jeździć tam. Też jeszcze raz tam metro. Tutaj mamy takie wahadłowe i ono jeździ tylko dotąd. Tutaj kończy bieg i wraca. To jest takie, wiecie, podpięcie do całej tutaj linii. Jak widzicie, tunele metra są mega porozciągane, ale mega fajnie idzie. Ta, już nie ma tutaj, widzę tamy. Była tama, to było jezioro przedtem. No, pamiętajcie, to można stać tylko na wodzie, przedtem woda była. Ja cię, jak nie. Ej, to jest nowy. Ta ziemia pod budowę. Też wyrównałem, to wszystko było zakopane. O, i oni tak, chłopaki te pompują tą wodę. Tyle pomp, tyle wszystkiego. Dobra, ale będę kończyć ten odcinek. Wszędzie są bramki. W każdym wieździe i wieździe do miasta. Czepiemy na tym niezłe pieniądze. No i teraz trzeba, wiecie, opcja. A, i jeszcze się pochwalę jedną rzeczą. Tutaj to jest taki, widzę, mały tunel, ale mamy tutaj potężny tunel. Potężny. On ciągnie się, wyjeżdża tutaj jeden fragment i dalej jedzie, słuchajcie, pod całym tym miastem, tylko po to, żeby wyjechać tu. Adam. Jeździ tam jakiś autobus? Tak, patrzcie, nawet jakiś autobus ten dopuściłem. Pewnie jedzie tędy, tutaj, tędy, no. A, to po tej dzielnicy robotniczej jest jeszcze od tej stacji tutaj autobus. A, tam dojeżdża i tutaj, duży. Zobaczmy jeszcze szybko statystyki metra, która linia najwięcej obsługuje, pasażerami też. To jest to lotnisko, no. Jedyna chyba, którą nazwałem w ogóle. Ej, pokaż mi. Czy to jest jakieś metro, które jeździ po wszystkim? Wow. Ej, a ono to jest zatłoczone nieźle czasem. Widzę też w korkach utyka. A zobaczmy jeszcze autobus. Teraz metro to to. Ale to metro robi niezłą robotę. Szczególnie ta linia. To jest priorytetowa linia. Nie zmieniamy jej w ogóle. W ogóle poniżej. Ile ona ma? 23 stacje. To dlatego. O mój Boże, to jest. Na wszędzie jeździ. Zobaczcie te pociągi. No. Śmieszne jakieś liczby. Ta tylko jest sensowna. Ta jeszcze uznałbym. No, dwa pociągi jeżdżą to jeszcze. Wszystkie linie są całodobowe, nie mam jednych nocnych, bo uznałem, że to nie ma sensu. Może ktoś powie, że źle robi, ale takie jest moje założenie. Pokażcie jeszcze tą linię. Też jest jakaś, która jeździ po całym mieście, no. Dobra, czyli... Ej, serio, no. Ta gra jest fajna. Kiedyś myślałem, że jest taka 2 na 10. To jest pewnie... No właśnie, ta, która jeździ naokoło, ale to jest potrzebna linia, żeby tu jeździć. Bo można by na upartego jeszcze tu zrobić jakoś. Tak, to jest ta linia. Ta. Gdzie mamy bazę autobusową? Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Ta, to jest najgorzej, bo ta jedna kiedyś obsługiwała to i to, potem dobudowałem tutaj, żeby jeszcze to bardziej obsługiwała i tutaj, żeby to obsługiwało. No.
A tu nasze odpadki płyną. Jak się pytacie, gdzie to tam? Może. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję. O, nazwiemy to. D7. No. I to wszystko w tym odcinku. Ja byłem w Lodge. To był City Skylines, filmik informacyjny. Chyba wyszedł dłuższy, zerknę szybko, ile to wyszło nam. O, kwadransik. No, tak myślałem, że się rozgadam i ten. Tak szybkie podsumowanie. Dziękuję za 80 widzów. Jesteście cudni. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze. Tak samo zachęcam do dalszego subskrybowania, komentowania, lajkowania. I niedługo Discordzik. Może na się skuszę, żeby wcześniej niż te 80. Jeszcze 100 ludzi. Może 90. No. I dzisiaj się widzimy w kolejnych filmikach. Hejo!